Z tygodnia na tydzień punkty szczepień w Lesznie i powiecie leszczyńskim szczepią coraz więcej osób. Dziś, czyli 19 kwietnia, rozpoczęły się zapisy na szczepienia dla osób urodzonych w roku 1968. W kolejnych dniach rejestrować będą mogły się kolejne roczniki. Od wtorku, 20 kwietnia, ruszą zapisy wszystkich urodzonych w roku 69. W środę, 21 kwietnia, dołączą do nich urodzeni w roku 70. I tak aż do soboty rozpoczynać się będzie rejestracja kolejnego rocznika. Na razie znany jest harmonogram zapisów do soboty 24 kwietnia, kiedy to przypada kolej rocznika 1973. Szczegółowy harmonogram zapisów na szczepienia, a także wykaz punktów szczepień na terenie całej Polski dostępny jest na stronie www.gov.pl/szczepimy się. Przypominamy, że zapisywać można się bezpośrednio w punktach szczepień, a także za pośrednictwem całodobowej infolinii pod numerem 989 i przez e-rejestrację na stronie www.pacjent.gov.pl. Można wysłać także SMS o treści szczepimy się na numer 880-333-333. Na terenie Leszna i powiatu leszczyńskiego w ciągu ostatniego tygodnia podano 2101 dawek szczepionki na COVID-19, z czego 376 to osoby zaszczepione drugą dawką. W porównaniu z poprzednim tygodniem zaszczepiono o 250 osób więcej. W ubiegłym tygodniu od 12 do 18 kwietnia na terenie powiatu leszczyńskiego zaszczepiono 769 osób. W tym samym czasie w Lesznie szczepionki podano 1332 osobom. W powiecie pierwszą dawkę otrzymało 541 osób, drugą 228. W Lesznie było to odpowiednio 1181 i 151. Pełen cykl szczepienia przeciw COVID-19, czyli dwie dawki, ma za sobą w tej chwili 4488 osób zaszczepionych na terenie Leszna i powiatu leszczyńskiego. Na drugą dawkę oczekuje 13 397 osób, którym podano już dawkę pierwszą.